wchodzimy właśnie do Kafarnaum, czyli biblijnego miasta, w którym mieści się i kościół, i sporo wycieczek tu przyjeżdża. To jest uznawane za jedno ze świętych miejsc chrześcijan. Także pozwiedzamy sobie, zobaczymy jak to wygląda. Jest ładna pogoda, 20 stopni. Po prawej, mojej prawej jest Morze Tyberiackie, zwane też Jeziorem Galilejskim. Zobaczymy jak to Kafarnaum wygląda, postaram się wam coś pokazać. W kasie było napisane, że nie można kręcić filmów ani robić zdjęć. Chyba, że się ma jakieś tam pozwolenie, które się załatwia wcześniej tu i tu, ale zapytałem sprzedawcy, czy mogę kręcić. Mówi, yes, yes you can. No to skoro mogę, to kręcę. Co my tutaj mamy? Ruiny jakiejś świątyni albo synagogi. Oprócz tego jest jeszcze dom teściowej Piotra, apostoła Piotra z Biblii. Tutaj mamy dom Piotra. Nasza wycieczka. Tak wygląda to miejsce. Tam są te ruiny, o których mówiłem. Ruiny dawnego mieszkalnictwa tutaj. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo ciekawe. Synagoga. Ruiny synagogi. Być może jest to synagoga, który można przeczytać w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale. Wow. Naprawdę. Stare te mury. Tutaj mamy po łacinie wpis, a tutaj po grecku. Widać, że to miejsce ma swój czas. Piękne kolumny. Być może ma rzeczywiście 2000 lat i więcej. Kolumny naprawdę wysokie. Ściany świątyni. Wszystko pokryte zębem czasu. Ale piękne. To jakieś ruiny. Osada miejska pewnie, która była w pobliżu synagogi. A trafiliśmy tutaj trochę przez przypadek, bo mieliśmy w planach ogólnie jechać nad Morze Tyberiackie, ale okazało się, że jest jakiś maraton i jedna droga była zamknięta, druga droga była zamknięta. Policja nie za bardzo mówiła o co chodzi i nie szło się dogadać ani po angielsku, ani po rusku, więc użyliśmy gogle i trzeba było nadrabiać 40 parę kilometrów, żeby tutaj dojechać, bo inna droga do Kafarnaum też była zamknięta. Mówili, że około południa będzie przejezdna, w związku z tym mamy zamiar tutaj troszeczkę pobyć i zbieramy się dalej. Morze Galilejskie. Piękny widok, naprawdę nie dziwię się, że nazwali to jezioro morzem. Właśnie tak ono wygląda. Zobaczcie sami. Jest duże. Tyle są góry, które słabo widać. Zastanawiam się, czy ta mgła, która tam się unosi, to jest jakieś stałe zjawisko, czy raz na jakiś czas, z czego ona wynika. Pewnie z parowania morza. Bardzo przyjemnie. Jest ładna pogoda. Jest, myślę, ponad 20 stopni. Jest ciepło, nie ma wiatru. Przynajmniej nie ma dużego wiatru. Jest morze rozciągające się aż po horyzont. Z tym morzem związane jest wiele historii biblijnych, które mówią o Panu Jezusie i Jego uczniach. Tutaj Piotr chodził po wodzie, Pan Jezus chodził po wodzie. Może kiedyś my będziemy chodzić po wodzie.
pobierają właśnie aplikację do opłacenia za parking. Ale idzie tak sobie. A więc tak, część dróg otwarto. Dojechaliśmy do Tiberias, po polsku chyba Tiberias. Natomiast nie udało nam się dojechać do Jordanit, ponieważ droga jest ciągle zamknięta. Może otworzą koło drugiej, może nie wiadomo, maraton ciągle trwa. W związku z tym zostało nam zwiedzanie miasta. Udało nam się uporać się z instalacją aplikacji do parkowania. Nie było tak źle, nie było też super łatwo. Zaparkowaliśmy auto o 14:00, automatycznie w piątek przestaje naliczać, bo zaczyna się tam szabas jakiś biznesowy. No i co? Mamy piątek, jesteśmy w mieście nad Morzem Tyberiackim i mamy troszeczkę czasu, żeby tutaj spędzić. Zobaczymy, postaram się pokazać coś ciekawego. Nie wiem, czy ma to związek ze zbliżającym się szabasem, ale raczej senna atmosfera tego miasta, w którym się znajdujemy. Idziemy teraz po głównej promenadzie tuż nad tym jeziorem Tyberiackim. No, przyznam szczerze, że klimat jest taki, nie jest jakoś super czysto, ani super nowocześnie. Wszystko wydaje się zamknięte, mało turystów, raczej miejscowi chyba. Ogólnie miasto jest podobno w przytłaczającej większości żydowskie. Nie ma tutaj jakiegoś żywiołu arabskiego. No, widok jest faktycznie fajny, nie wiem czy to taka główna część. Spróbuję jeszcze złapać jakieś parę fajnych miejsc z tego miasta, żeby wam pokazać jak to wygląda, no ale sami widzicie. Tutaj sprzedają to samo co wszędzie, na każdym innym bazarze w Izraelu. Ludzie sobie spacerują powoli. Można kupić coś do picia, jakieś wycieczki po jeziorze, skutery można wynająć, motorówki i tak dalej. Palmy, tutaj mamy ortodoksyjnych Żydów, których akurat w tym mieście jest całkiem sporo, w przeciwieństwie do na przykład Beerszewy. No i tak o. Dobra, zdecydowaliśmy się wrócić do centrum, bo na tej nadmorskiej promenadzie nic ciekawego za bardzo nie było, więc idziemy do centrum, spróbować znaleźć jakoś... English? Ola. Nie wiem co on do mnie mówił, ale to nie ma znaczenia. Więc wracamy, coś tam zjeść, wypić sobie kawusie, zobaczyć jak to wygląda, bo tam było troszeczkę knajp i jakieś życie się zaczęło. Ta promenada to trochę zawiewała latami 90. Tam mamy na wzgórzu położone miasto. Bardzo fajnie to wygląda. Na pewno widok jest obłędny na jezioro i na miasto w dole. Piękne palmy, klimat wakacyjny, mega pogoda. Jesteśmy teraz na północy Izraela i trzeba przyznać, że w tej części jest o wiele więcej luksusowych i lepszych aut niż na południu, gdzie raczej dymnowały takie, wiesz, coś w stylu upper middle class, auta segmentu delikatnego premium, jakieś SUV-y, a tutaj już trochę widzieliśmy takich bardziej luksusowych, trochę tego jeździ. No powiedzmy, tu jest jakaś promenada w centrum, gdzie jest troszeczkę kafejek, restauracji, jakichś sklepów z ciuchami, z jedzeniem, z alkoholem i tak dalej. I don't speak good English. That is feeling. That is to Jewish. That is to hand. Okay. And to here. Okay, to wear it. All day the Jewish people that here and here, because that is a big mitzvah to God. Okay, I understand. There, that is. Thank you so much. Bye bye. Przechodzimy na drugą stronę. Może jakieś koszerne jedzonko wpadnie. Przyznam szczerze, że zgłodniałem trochę. Jak coś znajdziesz fajnego do jedzenia, to daj znać. No i co? I dalej bazar. I tak to wygląda. Tiberias. Tiberias.
Jesteśmy w miejscu, gdzie zamówimy sobie kubatowskiego kebaba. Około 3 dych, 30 szekli. Coś tam pojemy. Jest taka jazda, że jesteśmy już tutaj z 10 minut, a nie udało nam się jeszcze robić, bo jest gruba siepa tutaj cały czas. Wszyscy po kolei krzyczą. Ja to co mamy robić. Jazda jak jest. Chcieliśmy tylko zjeść, naprawdę. Przychodzi zamówić kebaba, w międzyczasie przychodzi rodzina porozmawiać, koledzy, znajomi, wszyscy po kolei. I dlatego nie idzie zamówić. Szanowni ludzie. Nie, mordo, nie. Jest klimacik. Trochę ludzi wyszło na ulicę. Niedługo zaczyna się szabas. Także oni sobie chodzą, spacerują, załatwiają tematy. No i tyle. Tak to wygląda.